Siemano, Osiemandero, witam w kolejnym odcinku miszmaszowym, serwisowym, który, słuchajcie, rozpoczniemy sobie od progresu. Zmiany. Nie ma co stać w miejscu. I kiedyś do tej pory nie byliśmy w stanie robić czegoś, co teraz w stanie jesteśmy robić. Tam jest nożyk, dobrze. Marcin, to czyta mi w myślach po prostu. Bez Marcina by nie było. Nic by nie było bez Marcina, tak naprawdę. Wiecie, odkąd ja go znam? Nie będę mówił o tym, co znam nawet, bo to jest, niektórzy z was tyle nie żyją, a niektórzy pewnie żyją i nie chcą też o tym słyszeć. A jaki głupi wtedy byłeś? Jaki głupi byłem, ale za to kurczę zmądrzałem, a ty nie zgłupiałeś. No nie wiem. No też nie wiem właśnie, jak to powinienem się zastanawiać. Dobra, jedziemy. Paczuszka z narzędźmi lutniczymi, prosto z ciepłej Portugalii. Portugalia wczoraj ile? 6-1? Całkiem nieźle im to poszło. Trochę inaczej niż Hiszpanii. Ale więc... muszą mieć bez Hiszpanów po prostu. Może dlatego to tak wyszło. Jakby ktoś oglądał za parę lat ten odcinek, to mówimy o mundialu. Dobra, koszulka przyszła przepiękna oczywiście, koszulka musi być. Jedna. No niestety jedna. No i teraz uwaga. Profile aluminiowe, radiusowe do robienia szlifu, wreszcie o normalnej długości, super wypasione. Dodatkowo jeszcze jest tak, jedna linijeczka tutaj z tego co widzę, dwa takie profile do szlifowania podstrunnic i progów, ale już płaskie. Ściągawka, dlatego tu w ogóle otwieramy, bo trzeba będzie ściągnąć, zaraz będziemy sprawdzać. Ściągawka do... No właśnie, bo tu jest problem. Dobrze, ja już szmatę kombinowałem. Ściągawka do potencjometrów. To szklane jest? Do gałek. Do gałek potencjometrów, specjalna, profesjonalna ściągawka przyszła. Ale najważniejsze rzeczy, jakie tutaj przyszły, to są, szanowni państwo, pilniki diamentowe do koronowania progów stalowych. Wreszcie zmieniamy profil i możemy robić stalowe. Tutaj chyba powinna być ta, takie też kombinery, w sensie odcinaczki do stalowych progów, bo to są niestety, ale do stalowych progów nie można używać wszystkich narzędzi. Stalowe progi są trochę bardziej wymagające i z tego co mi się... To gdzie jest tam te do obcinania? To nie są te. A może to są te? Może to jest to? Do obcinania boczków progów? Może i to jest to. Ale jeszcze gdzieś powinno być... Jeszcze jedno zdradzić coś powinno być chyba. Nie, muszę sprawdzić w tym zamówieniu. No to różne są rzeczy. Szpatuła do podcinania, do podchodzenia pod mostki. Specjalne pilniki do wymiany siodełek w fenderach, pilniki też do tych nacięć slotów, ale w innych rozmiarach niż te, które do tej pory mamy. Jeszcze tutaj gdzieś są takie pilniki. Tutaj też są takie pilniki. Dla Marcina również naciągaczka do Floyd Rose'owych rzeczy. Kupiłem też inną linijeczkę, bo czarną lepiej widać. Na negatywie czarnym lepiej widać. Tu są też różne inne pilniczki. I co jeszcze bym tutaj chciałem pokazać? No to chyba jest wsio. A nie, to chciałem pokazać. Słuchajcie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Wiecie co to jest? To jest, szanowni państwo... Badacz gryfu. Ale to twardo chodzi, żeby kurde tym nie porysować gryfu. I na przykład Harley Benton. Profil gryfu wygląda tak. Ale pięknie okrągły. I teraz można ładnie, ale to rysuje. No to jak to rysuje. Przedam pytania, to nie jest gitara klienta. Tak, to jest gitara do wygrania w ogóle. To się spoleruje. Dlatego wziąłem tą właśnie. To rysuje, to mi się nie podoba, że to rysuje. Przez szmatkę trzeba może. No ale przez szmatkę to wtedy nie będzie... Będzie, tylko będzie gruby. Wiarygodny wynik. To do pani to jest, że to rysuje. Dobrze, tak to nie zmierzysz niczego. No nieważne, no mamy to. Taki jest profil gryfu, będziemy mierzyć w gitarach z riffu na przykład, albo z muzycznego.pl. No.
Słuchajcie, rewelacyjne urządzenie. Zakładamy. Koniec ze szmatkami, koniec ze szmatkami, podkładaniem kostek. Siach, tak. Tutaj się robi blok. Bo zasłaniasz swoimi dłońmi. Tak jest tutaj. Tutaj dokręcamy. Ustawiamy ładnie na równo. Tu się wkłada dziób pingwina. Chrupło coś. Znaczy było. No też chrupło, więc może być podobne. Znaczy było klejone. I raz, proszę bardzo. Pełna profeska. Pełen półprofesjonalizm. Kurde. Każdy lutnik w Polsce, a serwisom to już tym bardziej będzie chciał teraz takie coś mieć. Piszcie, piszcie, ja wam powiem, gdzie się kupuje. Słuchajcie, więc tak, jeśli chodzi o to mierzenie tego gryfu, no to trzeba nakleić po prostu kawałek taśmy maskującej i tyle, no. Nie da się tego inaczej zrobić, ale teraz uwaga, to są obcinaczki do stalowych progów, kupione w sklepie portugalskim, wyprodukowane w Chinach, importowane do Portugalii przez sklep Transfer Multisoft Electronic, Ustronna 41, Łódź Polska. Patrzcie, jaki ładny się trafił, zupełnie inny ze starym logo z pierwszej serii, całkowicie inny. No, a już odkręciłeś, no to nie, no to zepsułeś sobie niespodziankę, ale tu jeszcze poczekaj. Generalnie jest też oczywiście tak, że w gitarze będziemy wymieniać również klucze, bo te fabryczne klucze wyglądają, generalnie jest tak, że będziemy też wymieniać klucze, fabryczne klucze wyglądają w tenże sposób i nie są jakimiś najlepszymi kluczami, a przy okazji wymiany kluczy to chyba będzie temat główny dzisiejszego odcinka. No oczywiście tutaj jest nasze wspaniałe logo, a te klucze akurat są sygnowane logiem PRS. I te klucze PRS będziemy tutaj zakładać, ale co jest jeszcze ciekawe, to Marcin tutaj się uparł, żeby założyć te łebki Keystone'y zamiast tamtych, żeby było już totalnie prawilnie, więc kustomizacja kluczy nawet tutaj następuje. A jeszcze wam pokażę jedną rzecz, uwaga. Bo tu jest. No dobra, to chodź przekręcisz ty. Bo tutaj w gitarze. Ja już mam pomysł na konkurs. W gitarze jest zrobiony ekran. Tylko nie znam odpowiedzi. W gitarze jest zrobiony ekran i właściciel gitary nie tyle nawet, że zezwolił na to, żeby pokazać to, a wręcz nalegał, żeby pokazać i zedrzeć łacha z tego, jak ten ekran jest zrobiony. Uważajcie, bo nie wiem, czy jesteście na to gotowi. 3, 4. Ekran jest zrobiony tak. O, tutaj jest tak, na luźno, taki luźniejszy jest eta. Na konkurs. No. Jakiej marki czekolada posłużyła na zrobienie ekranu w tej gitarze? Nagród nie będzie, bo ja sam nie znam prawidłowej odpowiedzi, ale ja widziałem to w jakiejś czekoladzie. Widziałeś to, co w tej czekoladzie? Takie, no generalnie jest to tak zrobione, taka... I w ogóle na przykład tutaj są takie kabelki bardziej głośnikowe jakby też. No trochę trzeba będzie niestety, ale rozpróć tą elektronikę bardzo z tego. O, widać mnie bez czapki, rany boskie. Trochę będzie ten... Trochę będzie niestety tutaj roboty przy tym również. Generalnie było tak, że z tą gitarą jeszcze, no to na tej folii tutaj nie było oszczędzane. Tutaj też jest tak profesjonalnie dołożona folia na klej. Będzie, kurde, wszystko wyczyścić. O. Ja cię spierdzielesz po prostu. Masakrasztosz. No i szanowni państwo, pracujemy tutaj nad tym bentonem, nad tym ekranem właśnie. No i tak się zastanawialiśmy, czy komorować, znaczy czy te komory też zrobić ekran, no bo właściwie trzeba byłoby je połączyć. No i co? No i oczywiście jest tutaj kabelek na śrubeczkę z ładnym oczkiem. Tutaj jest kabelek na śrubeczkę z ładnym oczkiem, który idzie sobie tam dalej do całej reszty. I co? No i proszę państwa, proszę bardzo. Tutaj masa jest, a tutaj między komorami jest. Ha, ha! Takie rzeczy
Tylko w gitarowej mgle. No więc tak, ekranik wygląda, szanowni państwo, w tym momencie w ten sposób. Szary kabelek to jest ten, który łączy ekran w komorach tego. No, przetworników, tak? Tutaj wyszło takie fajne oczko, niesymetryczne, ale też jest to generalnie zrobione. No więc Harley Benton będzie doprowadzony do absolutnej perfekcji. Możliwej oczywiście, jak się tylko da. Nie wiem, czy wiecie, ale jest Baron w Kalifornii. Baron w Kalifornii jest jednym z widzów i jednym z patronów, ale jest też wujem matem z podróży z tejże Kalifornii. I na przykład, jak widzicie, te różne takie wstawki kalifornijskie, ostatnio była Britney Spears ze wzmacniaczem Epiphona. To wszystko to jest właśnie od Barona. Baron tam, no stara się chłopak. Ostatnio nawet podobno po ryju prawie dostał, jak mu wyrósł mu Afroamerykanin sprzed nosa, jak coś tam kręcił i się go bardzo przestraszył, bo Afroamerykanin był duży. Ale dlaczego mówię o Baronie? Bo Baron nakręcił teraz to, co zobaczycie, i przeniesiemy się na chwilę w tym filmie do Ameryki. Ciekawostka kolejna, ale nie serwisowa. Siemandero, witam wszystkich. Cześć gitarowo mgło, witam was, gitarowe świry, maniaki, maniaczki. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które wygląda absolutnie niepozornie. Mianowicie jest to miejscowość Santa Rosa, na północ od San Francisco, gdzieś 80 km na północ. Co jest ciekawe, ulica nazywa się Aviation Boulevard. I ta niepozorna fabryczka, która tu właśnie przed nami stoi, to jest fabryka przystawek gitarowych EMG, znane i lubiane. Byliśmy już w Seymour Duncan, a dzisiaj jesteśmy w drugiej fabryce. I już widzę tego ksantypa, który mówi: Zaku, założyłem w swojej gitarze przystawki EMG Komplet 8.5 i tamte drugie, co 8.3 chyba są, tak? A, no więc pomyślałem, że warto podjechać, zobaczyć, jak to wygląda. I zaskoczenie jest pełne, ponieważ tutaj nic nie ma. Nie ma nawet śladu informacji o tym, że to jest EMG. Obszedłem tu cały budynek i nic nie znalazłem. Zajrzałem przez szybę, okazało się, że faktycznie tam po drugiej stronie. Dzisiaj jest w ogóle poniedziałek noworoczny, nikogo tutaj nie ma. Są jakieś foldery, ulotki, coś tam sobie leży, więc to jest to, ale nie ma tu żadnej informacji. A zadupie jest tak kompletne, że idąc niedaleko tutaj w krzakach wyskoczył mi zając i uciekł w stronę okolicznych pól. No ale fakt faktem, to jest właśnie EMG. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się zdrowo, hej. Hej, hej, jeszcze mały suplemencik, bo oczywiście zapomniałem jak zawsze. Jesteśmy pod EMG, raz jeszcze. No a skoro jesteśmy, no to musi mieć miejsce klasyczne oznaczenie terenu. I oto jest. Dla pewności. Jest gitarowa mgła pod fabryką przystawek gitarowych EMG w Santa Rosa, Kalifornia. Pozdrowienia i uściski, na razie, hej. Mam nadzieję, że odcinki z serwisu należą do jednej z waszych ulubionych serii. Rzeczywiście robimy sobie tutaj czasami nawet być może bekę z gitar. Nigdy oczywiście z klientów. Klient nasz pan. I robimy wszystko, ażeby wasze gitary były no, zrobione na najwyższym możliwym poziomie. To jest oczywiście oczywiste. Jeżeli filmik się podoba, zapraszam oczywiście również do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jeszcze ktoś z was nie subskrybuje, to zapraszam do kliknięcia w subskrypcję. Przypominam również, że kanał można wspierać poprzez Patronite'y i dzięki temu na przykład, poza tym, że pomagać mi w rozwoju tego kanału, no to coś wygrać, bo co miesiąc są do wygrania nagrody. W tym miesiącu jedną z nagród jest gitara Harley Benton TE20, która oczywiście będzie elegancko przystosowana w naszym serwisie również do tego, ażeby wyciągnąć z niej to, co najlepsze. Z tą gitarą będzie niedługo związany bardzo ciekawy
film, czekam tylko jeszcze, a nie będę mówił na co. Nagrodą w tym miesiącu jest również zestaw ciekawych fantów w postaci chociażby koszulki gitary Jet, plakatu La Boga, kostki specjalistycznej, drewnianej i możliwości zrobienia sobie takiej kostki przez House of Music. Trochę jest też wlepek i różnych innych ciekawych gadżetów, między innymi taki humidifier do case'u, bo pamiętajcie o tym, że czas zacząć nawilżać własne pokoje. A jedną z nagród jest również efekt Joyo Blue Rain, Red Rain. No to tyle. Wracamy do odcinka. Dzięki za to, że jesteście. Elo. Słuchajcie. Słuchajcie, znajdziecie. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które trzeba pokazać. To jest gitara, którą tutaj Gucio przygotowuje właśnie. To jest gitara, która będzie rozdawana w jednym z konkursów. Jeszcze nie wiem kiedy. W konkursie dla patronów. Kupiłem ją jakoś tam gdzieś po taniości używaną. Z OLX-a będą założone takie oto czarne struny do niej, żeby nie było. A mówiłem, że kupię ściągaczkę, kurde. Po co? Dobra, to sprzedamy wam patent, jak się ściąga potencjometr, który nie chcę zejść, proszę bardzo. Tak się ściąga. Uwaga. Zeszło, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, jakbyście się chcieli nauczyć struny zakładać, to po pierwsze już macie lekcję numer 1, że tak się strun nie zakłada. A na kanale jest taki film, jakby ktoś jeszcze go nie widział, jak się struny zakłada. Pokaż tu ładnie od góry, jak ona zaraz spadnie. Tutaj jest tak właśnie, o, ładnie jak spadnie, jak się trzyma tutaj na tym, nie trzyma się na haczyku. No więc takie tutaj mamy czasem też przypadki. Tu jest jeszcze, widzę, inny koszmar serwisanta, bo one są chyba też tutaj, a nie, na szczęście nie są z tych takich pozawijanych, bo jeszcze jak ludzie zawijają tak struny, to po prostu też można dostać dobrego tego. Progi zielone, zieleniałe, takie fajne, omszałe, czyli musiała w tą stronę na północ wisieć albo leżeć. Słuchajcie, no właściwie to zobaczymy, co tu Gucio wymodzi. Dawno nie było przed i po, więc jeszcze raz, przyjrzyjcie się progom. Takie są. Z takimi też mamy do czynienia wielokrotnie, chociaż nie zawsze je wam pokazujemy. Most bardzo zadbany, ładny. Tutaj most też taki. No mówię, to ona bardzo leżała w którymś kierunku generalnie. Tutaj jest też trochę syfu i brudu. No taki korcik. Słuchajcie, no na nagrodę będzie jak znalazł, nie? Zaraz go tutaj tak odpicujemy. Znaczy Gucio odpicuje, bo ja słucham czarnej strzały. Zobaczymy, co on tam wymodzi. Żeby nie było, słuchajcie, że z tymi kluczami to jakaś ściema, nie? Ale to są klucze z tego korta właśnie. I co, na nich jest narysowane? Na nich narysowane jest dokładnie to samo. Co to jest za firma? Czy ktoś wie, jak się ta firma nazywa? Ciekawe, nie? Jak się ta firma nazywa. Ale generalnie no, widać, że robią klucze dla wielu producentów. W tym filmie to już jest chyba trzecia gitara z bardzo różnej półki cenowej, gdzie tego typu klucze się Fenderze ostatnio pojawiły. W Fenderze były i jeszcze gdzieś były. Jeszcze w jakiejś innej, nie pamiętam teraz, ale to w tym filmie jest pokazane. O, jak ładnie kolor się zmienił. Ale czad. No. Ale prześlicznie, uwielbiam to, jak się płytka odkręca i jak się kolor zmienia, to bardzo, bardzo to lubię. Niestety już wygoniłem, bo w środku był pająk. Pająk, a żywy? Wiesz co? Chyba tak. Żywy pająk był w środku? Tak, taki malutki, fajny. Pająki przynoszą szczęście, więc luz. Ktoś będzie szczęśliwym posiadaczem tego korta. Z pająkiem. Znaczy, no bez pająka, z Markiem pająkiem. Z wilczym pająkiem. Korty nas prześladują ostatnio jakoś tak. Basik przyszedł korta, 2001 rok. Tutaj z takim drobniuteńkim pęknięciem po tej stronie tutaj klucza od klucza. Ale nieważne. Najważniejsza jest sprężynka robiąca ekran, szanowni państwo. To jest sprężynka, która jest dolutowana do potencjometru. I ta sprężynka po zapięciu
tutaj tego całego systemu, dotyka do tego ekranu i tworzy wspaniały ekran. Nie jest to magazyn ekran. Natomiast słuchajcie, no różne rzeczy w gitarach widzieliśmy, ale sprężynki jeszcze nie. No. Więc no trochę to chyba naprawimy to tak jak powinno być. A co do kortów, to ten kort, ale ładnie Gucio zrobił naklejkę, kurczę. Co do kortów, to ten kort, który poprzednio tutaj wam pokazywałem, jest gotowy. No też nie był najlepszy. W tym instrumencie podłożyć trzeba było shimmerek pod ten, pod gryf, czyli trzeba było zrobić inny kąt tego gryfu, ale jeszcze gwoli ścisłości pokażę wam, tutaj tego położę ładnie, pokażę wam, bo różnica miała być pokazana, więc to jest różnica, jeśli chodzi o to, jak wyglądają progi. Gutek się pozbył mchu i paproci, więc tą zieloność z tej gitary została usunięta. Czarne struny są, bo to są struny DR-a, te czarne. Tak postanowiłem. Gitara jest w tym momencie nastrojona nie w drop D, w standard D, bo są grube 11-11,50. No ale generalnie wygląda to trochę lepiej niż wyglądało, co widać na załączonym obrazku. Więc mamy przed i po. Natomiast teraz jest walka z kolejnym kortem. Zresztą kształt podobny taki jest trochę. Pas jest większy. No ale sprężynka jeszcze raz pokażę, żeby kto nie uwierzył za pierwszym razem, to zobaczył, że to tak tutaj było. Najlepsze struny na świecie! Według mnie powinniście wszyscy kupować struny Ernbola! Ale co ty tam gadasz? Przecież tylko i wyłącznie Diadario! A dlaczego nie te Rotosound? Tam, Diadario Nixl! Nixl najlepsze Diadario są! A ja używam Fendera, bo Fender to produkuje struny tak naprawdę dla wszystkich! A może właśnie, że Dunlopy. Kaczka Dunlopa i struny Dunlopa zabrzmią najlepiej. Nie będę wymieniał raz na miesiąc. Raz na rok będę wymieniał. Mam gitarę Martina. Nie, no nie mam Martina. Mam Harley Bentona, ale używam strun Martina i grają jak Martin. Jestem gitarzystą klasycznym i używam tylko klasycznych strun firmy Savarez. Takie polecam. A bluesa się gra tylko na czystym bluesie. I tak dalej, i tak dalej. Tak będą wam gadać i truć głowę i zawracać, a będziecie ich słuchać i nic się nie dowiecie sami. Więc marsz do muzyczny.pl i akcja ZUS, znajdź ulubione struny. Kupujcie różne struny, różnych marek, różnych producentów, różne rodzaje, różne owiki, różne rdzenie, różne wszystko i kombinujcie sami, które są dla was dobre. No i właśnie, z ciekawostek na temat tego znaczka, to tu jest większy i lepiej widać. O co chodzi? O ten znaczek mi chodzi. To jest ten znaczek. I tymczasem mamy klucze, które są sygnowane logo Grover. Są w gitarze Epipone Les Paul. Takiej oto, którą też właśnie tutaj sobie z kurzu i brudu i syfu oczyszczamy. Więc generalnie, no najlepsi robią tam. Pod pick-upami znaleźliśmy kod QR i Gutek postanowił sprawdzić, co ten kod QR się czyta. Dawaj, jedziesz. Uwaga. Ciach. No, raz, dwa, trzy. Flintstone. Mieli. Właśnie ręce się trzęsą. No i co to wyskakuje? Wyskakuje, szanowni państwo, katalog odpadów. I już wiemy, z czego została gitara zrobiona. Protokół zniszczenia można pisać. A na poważnie, to designed by Epiphone US of A. Tutaj, proszę. I pamiętajcie, nie wyrzucać do śmietnika. Nie robi sobie Gibson koło pióra i nie pisze, że są designed by
Gibson USA, tylko sam by Epiphone USA. No i tyle, no. Tak to wygląda. To nie jest chyba Nubone. Bo teraz już chyba wstawają Nubone. He, takie szybkie tutaj info. Gibson się trafił. Piękne takie, piękne studio się trafiło. No naprawdę bardzo, bardzo fajne. Aż żałuję, że nie zdążyłem go dla Was nagrać, ale robota, która była w tym instrumencie wykonana, to uzupełnienie siodełka. Uzupełnienie siodełka, bo struny zaczęły brzęczeć. To jest rocznik, ten anniversary. Ja lubię te anniversary, mam kilka z nich w swojej własnej kolekcji. No, ale generalnie w tym to siodełko od strun, od ruszania się strun, od strojenia, od kręcenia się tak powyrabiało, że zaczęły te struny tutaj po prostu puste trochę brzęczeć, no i trzeba było to oczywiście wypełnić. Wiadomo, że najlepszą rzeczą, jaką byłoby tutaj zrobienie, znaczy jaką można byłoby tutaj zrobić, to jest wstawienie nowego siodła i po prostu wymiana na jakieś konkretne siodełko, ale na razie naprawiliśmy to w ten sposób doraźnie i nie zrobiliśmy tego przy pomocy baking soda, bo zrobiliśmy to przy pomocy, mamy tutaj uzbierane jest, gdzie to jest, gdzieś się tutaj zgubiło, bałaganie, o, mamy uzbierany cały taki tutaj, taki mały słoiczek pyłu z Nubone'ów. Więc w ten sposób. Przy okazji tutaj nam się klei się ukulele. Gucio zrobił mostek. To też taka ciekawostka. I Gucio tu pracuje nad basem Harley Benton akustyczny, kopia Owejszyna oczywiście. Dobry wynalazek. Tak wygląda podstrunnica, czyli suchy, jasny asfalt. Ale ośnieżony. Będziemy oczywiście nad tym pracować. Troszeczkę z tego co wiem, już była praca nad siodełkiem, tak? Nad siodełkiem ciekawostką jest to, że pręt do gryfu jest calowy. O, czyli amerykański. Jest. Amerykański. Królowa umarła i calowy. I przenieśli się tak, przestawili się od razu. Na calowy ten. No, boczki progów też tutaj Gucio robi, chociaż ja sobie. Niewiele. Ja stwierdziłem, że chyba trochę przesadza, no, ale on to robi dla kolegi, więc tak jakby robił dla siebie tutaj, w taką lewiznę robi tego się. Złapałem go jak robi lewiznę, no ale już trudno. No. Szefie, wybacz. Potrzebny mi jest, to mu wybaczę. Wiecie jak to jest, teraz znaleźć pracownika to... Zresztą Gutek tu w ogóle nie pracuje, to jest zupełnie, Gutek se tu przychodzi i se w gitarach grzebie, bo nas lubi. Nas tu nie ma. W każdym razie... Też jest fajne takie siodełko, takie też jest takie masywne jest, ja wiem, tak. Że to jest gitara basowa, ale siodełko jest masywne. Słuchajcie, ten instrument kosztuje tam, nie wiem, okolice 700 zł i myślę, że w tych pieniądzach to nie ma się tutaj czego przyczepić. No, myślę, nie? Że ciężko znaleźć ciężko jest, lepszy, ciekawszy. Dokładnie, wiadomo, że to nie jest nic nie wiadomo jak zajebistego, ale tak to właśnie wygląda, no więc nic, no. Zaraz przychodzi Michał po Gibola. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Mam nadzieję, że Tightbond ładnie przytrzyma tutaj to siodło. Jest przeokrutny bałagan. Jest po prostu tutaj, jest tutaj taki bałagan w tym momencie, że aż się zastanawiam, jak z tego bałaganu w ogóle tutaj się wygrzebiemy, ale no niestety będzie trzeba, więc jest taki bałagan, ale słuchajcie, no niektórzy lubią taki klimat, mamy takiego klienta Maćka, który stwierdził, że będzie do nas właśnie przychodził do serwisu, bo jest bałagan i widać, że tutaj jest robiona robota, a nie, że tam ktoś, a nie, że laboratorium i ktoś sprząta. Zapraszamy bardzo serdecznie. Gitarowa mgła, serwis Gitar Łódź. No ale się zoomuje. O, teraz. Jest! Stabilizacja kamery. I już dzwonimy do prokuratury. Pochurachury. Słuchajcie, fajny taki Fender się nam trafił tutaj. Bardzo fajny nawet, bym powiedział. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Altra. Amerykański. Z takimi jakimiś złotawymi progami. Bardzo elegancka gitara. Co prawda...
A nie, nie. Nie, nie, ładnie jest wykonane. A one są już wypolerowane? Tak. No, no to jakieś są ślady trochę tutaj. Trochę są, po strunach troszkę widać ślady. Trochę no. Są po strunach ślady. W każdym razie, o co tutaj chodzi? No noś z lesy w ogóle, wypas. Tutaj taki guziczek, pstryczek, elektryczek. Przepiękny kolor. I Ameryka, i gwiaździsty sztandar, i czujesz klimat, na pewno tak. Ale, żeby nie było tak pięknie, to z przodu jest oczywiście Fender. Czekajcie, o tak, nie tak. O, kurde, no patrz, nie chce się, o, jest z przodu, jest Fender, ale tutaj z tyłu, jak człowieczek zajrzy, to taki znany, moment, o, może tutaj się złapie, nie chce się łapać, no widzicie, prawda czasu, prawda ekranu, dobra, ręcznie to się zrobi, kurde, trzymaj waść, patrzcie na to. Patrzcie i podziwiajcie. Nie w tą stronę, w tą stronę. Uwaga. O, 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 o. O to, o to, o to. Hardcore. Tutaj takie. Spotykane w bardzo różnych gitarach. Klucze tejże firmy. Sygnowane różnymi logami. Nie takie wcale amerykańskie, no ale to tylko taka głupota. Wiem, że przetrzymałem was przez tego Focusa. Focus Smog. Ten, w napięciu lekkim. Nie no, bzdura, ale generalnie no stosują klucze jakieś, nie wiem, czy koreańskie, czy chińskie, to są klucze. Jest to znane. Jest to znane logo z różnych firm i tyle. No, to chciałem pokazać, że nie... Nie wszystko jest takie amerykańskie tutaj, ale nie, gitara jest zajebista i te klucze też pewnie dobre, nie? Pewnie tak, no, jak na razie wszystko patrzcie sobie, jest patrzcie sobie zrobione. Jaki jest na przykład bloczek, nie? Jak konkretnie jest zrobiony w ogóle most. No to nie są tanie materiały, mimo że to nie jest jakiś blok stalowy, tylko jest to z jakichś takich stopów, nie? Takich, tak jak żeliwo. Żeliwo, ale takie nie, no, widać, że to nie jest jakieś marne żeliwo kruche. Nie, dobrze jest to zrobione, bo jest to ciężkie, solidne. No, także naprawdę fajnie. A już przykręciłeś płytkę? Nie. To pokaż jeszcze, chodź pokażemy, jak jest pod tym. Tym bardziej, że zakupiłem, o, wspaniały screwdriver. To jest jedna niestety z tych gitar, na których pewnie nie pogram w teście. No wiadomo, no jak założę człowiekowi nowe struny, to nie będę mu ich zabrudzał. No. I teraz uwaga, bo tak. Na szybko złączkę, więc można spokojnie wyjąć całą płytkę. To jest fajne. To jest bardzo fajne. No i z lesy od spodu wyglądają w tenże sposób. A tu już był jakiś serwisant, tak? Ktoś był. Ktoś już tu był. Ktoś już grzebał. Tutaj nie wiem, no to jest ten pewnie układzik taki, który sobie... Tak, to jest ten z przełącznikiem. Z przełącznikiem ten i Ultra Strat Vintage. Ultra Strat Vintage. Tutaj mamy zagwozdkę, czy gitara nie była kiedyś czarna. Bo jest czymś zamalowane tak w dziwny sposób i zalepione tutaj coś jest. Nie odklejaliśmy tego za bardzo. Tak było, to nikt tutaj nic nie ruszał. Wiesz co to gucio może być? Mm. To może być tak, że tu jest jakaś farba przewodząca pod spodem. Oczywiście nie, no bo lakier jest przepięknie położony, więc i ciężko, żeby i ktoś... Może jest tak, że po prostu tutaj, nie wiem, po co są te, co prawda, te tasiemki naklejone. No właśnie, to jest zagadka. To jest zagadka, ale tak mi wygląda, że to może być tak, że to jest jakiś podkład z takiej farby przewodzącej, na którą jest pomalowane od góry może coś jeszcze. Nie wiem o co tu może chodzić. Ale no, fajne wiosełko, no, czuć tu pieniądz, nie? No i drugiego mamy Fendera, też Amerykana, ale trochę innego. I tak naprawdę jest jedna zagwozdka z tym Fenderem. Zaraz sobie tutaj go otworzymy, zaraz sobie do niego zajrzymy, ale pierwsza zagwozdka jest taka, że tu jest taka wajcha. I w ogóle o co tutaj
o co tutaj chodzi i dlaczego ta wajcha jest taka. Ta wajcha jest taka, że patrzcie, jak sobie ją przełożymy, to ona tutaj dotyka praktycznie do korpusu. Jest w bardzo dziwny sposób wygięta i w ogóle wchodzi w samo gniazdo, też pod pewnego rodzaju kątem, no ale jak widać jest to specjalnie właśnie po to, żeby tak było, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś Stevie Ray Vaughan, albo w ogóle o co... Wymyślili taką wajchę, żeby była inna niż wszystkie, żeby gitara była gorsza. Może. No w każdym razie ciekawi nas to, zaraz będziemy rozkręcać tutaj, wyjmować mostek i oglądać. Jest, wiesz, za cenę razy dwa, ale masz taką wajchę, jakiej nikt inny nie ma, nie? Też są noiselessy, więc przy okazji sobie zobaczymy, jak wyglądają inne noiselessy, bo to jest trochę starsza gitara, bo to jest gitara, proszę Państwa, na 50-lecie Fendera, czyli 2000, najprawdopodobniej 4 albo 2003 rok. Sprawdziłbym to po numerach, bo takie płytki to można kupić. nie wygląda ta gitara na żaden sposób podrabianą, więc nic, no zobaczymy, no zaraz będzie rozkręcane i poczekajta. Znaczy właściwie to wy nie czekajcie, my czekamy, a wy oglądacie za już. Angielskie pick-upy Oil City, no dwa, Oil City Custom. Dwa tutaj są te noiselessy, ale inaczej wyglądają niż te noiselessy w tamtym Ultra, czyli zmienili jakoś technologię. Widać, że to są cztery wyprowadzenia teoretycznie, więc chodzi o to, że jest po prostu pick-up. Te są starsze, więc pick-up jest po prostu staggered. A tutaj mamy Oil City pick-ups. Kiedyś nawet nakręciłem wywiad z tym gościem, nie wiem, czy są publikowane, czy nie. A, bo chyba to jest z tego okresu, jak byłem w Birmingham i mi się skasowało wszystko z karty. Ale Oil City pick-ups to były pick-upy, które na przykład przez lata używał Mike w Stone Wolf Guitars. No i tutaj tak wygląda, czyli kiedyś robili w ten sposób, nie było tej szybko złączki, jak widzicie. No i tutaj jest komora na humbuckera pod gryfem nawet też. I dziurka jak w meksykańskim. Tam nie było dziurki, a w meksykańskich są dziurki, więc też ciekawe. Nie sądzę, no generalnie gitara jest amerykańska. I znowu jest tak, że jest jakiś tutaj... Niby jest uziemienie, w tamtym Ultra też było takie uziemienie, więc ja zakładam, że tutaj jest ewentualność taka, że jest farba przewodząca pod lakierem bezbarwnym. Tak mi się wydaje, że tak być problem może. Generalnie, głównie to fenderowatych i stratów tak naprawdę. Co? Ogólnie tak naprawdę to gitar po prostu z wkręcanym gryfem. Bardzo często jest tak. Czyli dużo z jednej, a mało z drugiej. No i niestety trzeba to prostować. W większości przypadków jest to prosta naprawa. Czasami jest to naprawa trudna. No w tej gitarze miejmy nadzieję, że będzie to naprawa prosta. A gitara wyszła tak. Założone są bardzo ciekawe struny, bo Harley Bentony, te lepsze, te lepsiejsze Harley Bentony. Na razie jest przepięknie. Zobaczymy po trzech dniach. Trochę trzeszczał potencjometr, przestał trzeszczeć. Fajne wiosełko, no. Ale nie doszliśmy do tego, o co chodzi z tą wajchą i dlaczego w tym modelu wajcha wkręca się pod kątem i dlaczego jest taka dziwna. Jeżeli ktoś, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to bardzo proszę oczywiście o komentary pod tym, pod odcinkiem. Już trochę odkurzona, ale jeszcze jest kurzowa patyna. Epiphone LP100, nieprodukowany Les Paul z przykręcanym gryfem. No generalnie ja jakoś tak nie uważam przykręcanych gryfów w Les Paulach, a na pewno już nie w Epiphonach. W moim Ibanezie to może jeszcze tak. No właśnie, w Japończykach to może być. Nie, nie, w moim Ibanezie. Nie, że w Japończykach, w moim no, Ibanezie. Ale zobacz, ile Japończyki przykręcane kosztują. To spekulacje są wszystko. O, ktoś tutaj do nas puka. Zaraz, moment. Natomiast co chcieliśmy tutaj pokazać, tak jest mocowany mostek, jak się wyjmuje. Bardzo ładnie wchodzi, wychodzi. Nawet właściwie jak się za to łapie, to wychodzi.
po całości, więc elegancko, ale spokojnie. Naprawimy, nareperujemy, będzie git. No, masa jest, ale czy farba przewodzi? No, farba nie przewodzi. To przewodzi, ale tutaj farba nie przewodzi. Trzeba by jakiś ekran ewentualnie, jakby ktoś bardzo chciał to zrobić. No więc tak, następny, żeby jeszcze tak sobie zamknąć temat tych kluczy. Growerek również. Kolejny growerek, tym razem złoty. Również. Dalej mamy tutaj solarek. Również to samo. Ten sam logotypek. Tutaj jest. A nie, to jest chyba ten growerek. A nie, inny growerek złoty. Również. Tutaj już było. No więc tak. No i jeszcze tak, już więcej żadnych grzebałem, ale już więcej nie znalazłem. Znalazłem za to parę różnych fajnych rzeczy, o których nie wiedziałem, że mam, jak to zwykle było w takich sytuacjach. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za to, że oglądają do końca. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli dotarliście tutaj, jeżeli macie ochotę pokazać, że oglądacie filmiki do końca. Hardkorowe klucze. Bo te klucze takie HC, nie? Hardcore EUDZ. Słuchajcie, wielkie, wielkie propsiory dla was, że jesteście zarówno w tej gitarowej mgle tutaj oglądającej, no bo stąd wzięła się oczywiście nazwa tego serwisu, i dzięki również dla wszystkich klientów serwisu za to, że też wpadają. Największe podziękowania dla tych, którzy umożliwiają temu kanałowi, a nie serwisowi oczywiście działać, bo serwis sobie działa tam, wiecie, no obok tego wszystkiego, nie? To jest taki bufor bezpieczeństwa dla tego kanału, a moją główną pracą jednak jest to tutaj, co robię dla was, a robię to w ten sposób dzięki wam właśnie, więc jestem mega, mega wdzięczny za to, że pomagacie mi poprzez wsparcie patronite'owe, bądź też wsparcie pod filmem, bądź też na przykład czasami dostaję coś, pokażę wam, co dostałem. A na przykład od Adama ostatnio, od Adama z Mielna, którego bardzo pozdrawiam, dostałem gitarę Defil. Phil i ma klucze growera, więc ciekawe, jakie to są klucze, hardkorowe klucze. Co prawda taka gitara na razie jest w takim oto stanie tutaj rozebranym i generalnie będę musiał w nią trochę części włożyć, bo też jedną część z niej wyjmę, o której zaraz powiem, ale będzie doprowadzona w serwisie do tego, że w pewnym momencie wyląduje dla was na konkursie. A tu jest taki mostek, z którego się ucieszyłem bardzo, bardzo, bo potrzebuję te klocki z takiego mostka do swojego szarwela, gdzie mam te klocki od Sasa do lasa. Teraz oczywiście lista patronów przed wami. To są osoby, które wspierają ten kanał, to są osoby, które pomagają mi, jak mówię, działać intensywnie. Cele patronite'owe w tym momencie to rozwinięcie serii PGR i na przykład kiedy wy widzicie ten odcinek, to ja jestem na koncercie kręcę wyjazdowego PGR-a w Krakowie, na Jarocinie w Krakowie, i tam, no, kto tam wie, o co chodzi, to wie. Jak się uda, to nakręcę dużo różnych wywiadów, zobaczymy, z kim tam się, kogo tam się dorwie, jaki będzie czas. Jadę z pretariatem. Jest to rozwinięcie idei folkbandu, jest to rozwinięcie idei tego, żeby Gajos i CTG TV mi montował odcinki, jest to oczywiście również rozwinięcie idei czarnej strzały, czyli organizowanie dalej takich konkursów dla wszystkich, nie tylko dla patronów, gdzie do wygrania jest gitara. To wszystko się dzieje też właśnie z Patronite'a, więc mega, mega propsiory. I na przykład końcówki samochodowe z NRD też powstały dzięki Patronite'owi, bo to było na wycieczce na Guitar Summit, a ta wycieczka i te targi też były skręcone właśnie dzięki wam. Więc ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny i jak widzicie również dookoła z tego miejsca, za które chociażby płacicie czynsz, no to nie jest na marne, tak? Czyli to się cały czas dzieje i tutaj cały czas się to wszystko rozwija, no i macie te filmy co praktycznie 2 dni, 4 filmy w tygodniu. Chyba nikt tyle nie nadaje gitarowo
w Polsce, a cały czas oglądacie, więc znaczy, że jest tego sens. Przechodzimy już dalej do odcinka, w sensie końcówki samochodowej. Dziękuję bardzo za uwagę, dobranoc, pa. Natomiast Warburg 311 to jest grosse ja. Bardzo ładne auto. Powiem wam, że to jest samochód, dla którego obejrzenia warto było do tego muzeum przyjechać. I mam nadzieję, że wasze oko też te auta cieszą. No to jest tamtych czasów majstersztyk. Myślę, że mógł swoim wyglądem wygrać niejedne zawody o wygląd auta. Fajne te wszystkie przetłoczenia, tutaj jakieś dodane blaszki. Robi to konkretną robotę. Bardzo, bardzo ładny samochodzik. Każdy element w tym aucie mi się podoba. To jest akurat wersja 1000. Natomiast, no mówię, warto było przyjechać po te auta. Bo tego to już, takiego to już na drodze się raczej no nie zobaczy. Wątpię szczerze, żeby można było zobaczyć. A ten jest jeszcze w wersji oczywiście Rally, nie?